Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Nypki, a dzisiaj ponownie znajdziemy się w drugim Drewleksie. Czemu jesteśmy w menu? Ponieważ na złamanie albo zepsucie swoich małych silniczków leci już kolan Crowley. Przeteleportowałem się tylko i wyłącznie do Bastionu, żeby właśnie zaspadać jakąś kolejną misję, czy pójść właśnie z Zozą, ale Crowley coś nam chce powiedzieć, więc dajmy mu to zrobić. Raport dla dowódcy. O co chodzi? Android Falk zmierza do Mararkoru, by zaatakować Niebian na licznych pozycjach. Skąd o tym wiesz? Android Falk o tym doniósł. Jesteście w kontakcie radiowym? Potwierdzam. Według nas obu dwustronna komunikacja przyniesie korzyści. Uruchomiono proto... Dobra, łapię. Przekaż Falkowi, żeby przestał się wydurniać, do nas wrócił. Odmowa. Android Falk przewidział ten rozkaz i zapobiegawczo zerwał łączność. Czyżby? No tak. Prześlę ostatnią znaną pozycję Falka na adiutor dowódcy. Dobrze, zrób to. Nie rozumiem, co on sobie do cholery myślał. Ja chyba wiem. Mam przeczucie, że z jakiegoś powodu chce się dla nas poświęcić. Muszę go powstrzymać, zanim uczyni coś naprawdę głupiego. W gotowości. Dobra, na razie tyle, jeśli chodzi o ciebie, Crowley, ale myślę, że tutaj mamy... Sprawa jest dosyć łatwa i jasna. Po prostu chce się poświęcić dla nas, w cudzysłowie, za to, że zrobił jakieś tam głupoty i wiecie, że teraz z nim mu źle i tak dalej. Chyba nam jednego punktu dosłownie. Że mu źle i tak dalej, więc on chce się poświęcić, żeby zadośćuczynić takie w cudzysłowie. ITP itd. Więc no. Dobra, ile nam brakuje? Tutaj nam brakuje 13 do tego noża do masła, nam brakuje jednego, ale możemy przynajmniej wyekwipować sobie ten miecz. Dobra, no nie będzie on długo z nami, w sensie ten miecz emisariusza, ale myślę, że ile z nim pobiegamy. Tak jak mówię, jeden punkt, pójdziemy potem w siłę, a potem w sumie dalej w siłę. No musimy tę siłę dobić do 70 tak naprawdę. Fajnie byłoby też pójść w zręczność nieco, ale z tym jeszcze poczekamy. No i mamy do budowy, możemy sobie rozwinąć tę pełną ochronę, więc pewnie to też zrobimy wkrótce. O, jeszcze drap. Namierzyłem jednego z diabłów. Serio? Tak szybko? Poszło jak po maśle. Ponoć kręci się gdzieś po tawarskim lesie. Trudno się pozbyć starych nawyków. Mirko tak naprawdę nigdy nie opuścił towaru. Powiedz, co to za gość? Leniwy chuje, który w życiu wolał iść na łatwiznę. Nigdy szczególnie nie przepadał za ludźmi. Taki tam kłamliwy gnój. Mówiliśmy na niego Schachermacher. Brzmi zachęcająco. Co myślisz? Chcesz z nim pogadać? Słuchaj, nie wiem, czy już do tego przywykłeś, ale... Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak tylko będę miał czas. Nie wiem, co znasz Schachermacher, ale pójdziemy potem z drabem. Nie teraz jeszcze, teraz mamy ważniejsze rzeczy. Czyli właśnie chociażby Falk, chociaż boję się, że to się bardzo źle na nas skończy, bo on zaczął iść na Niebian, a wiecie, jak to wygląda, prawda? Rozwiniemy to, ile się da. Tak jak mówię, będzie nam brakowało dwóch zbiorników z paliwem. Więc jesteśmy niesamowicie, niesamowicie blisko. Czy to mnie jakoś bardzo jara? Nie. Myślę, że nadal chciałbym iść bardziej w obronę. Może sobie z tym plecakiem odrzutowym rozwiniemy coś w przyszłości, ale... Jeszcze, moi drodzy, na to będzie czas. To zrobimy właśnie z Falkiem, ale jeszcze chciałbym sobie oznaczyć nauczyciela. Jak dobrze pamiętam, to będzie jeden z... O, proszę, tam jest w ogóle. A to jest Falk, okej. Okay. Gdzież on... moi drodzy, to czeka nas mała wyprawa. Proszę bardzo. Jak na razie depozytorium jest bardzo dobrym też miejscem, żeby tutaj zacząć. Czy kogoś trzeba było brać tutaj? Wydaje mi się, że może i byłoby warto, ta osoba zaraz by wróciła, więc... może być właśnie tak samotnie, tak trochę dla RPGowania. W sensie RPGowania, odgrywania postaci. Właśnie niech to będzie tak, że my sami idziemy po niego. Pogadamy z tym instruktorem, przeszkol mnie. No i przeszkol mnie właśnie w tym, żeby dodać sobie jeszcze kolejne 20 punktów do ochrony, co będzie naprawdę bardzo zyskowne moim zdaniem. Kolejny punkt jest 85. Absolutnie do tego nie sądzę. Nie sądzę, że po prostu do któregoś z tych dojdziemy. A przepraszam, to jest odporność, nie ochrona. Mój błąd.
są szkodliwe efekty statusu. Ale też się na pewno przyda. No tutaj potrzebujemy 60. To sobie zrobimy na pewno, ale z czasem. W sensie najpierw musimy, tak jak mówię, rozwinąć tę siłę do 70. To jest mój aktualnie priorytet. Zobaczymy też, w którym momencie ta siła już nie będzie dalej zdolna do... W sensie, gdzie będziemy musieli wydawać po 3 punkty i czy będzie warto w takim razie wydać... No, to są po prostu strażnicy. Wydać te napoje, które sobie zrobiliśmy. No, przejdźmy do tego obszaru wokół Alpary? Nie mam pojęcia, jak to czytać. Boję się, co tutaj może być, bo nie pamiętam. Chciałbym być szczery, gdzie... Ja tutaj miałem te punkty kontrolne, ale chyba nie jest źle. Właśnie, czy ja mam w ogóle strzał na tyle? 130, no. Patrzę na drogę, którą będziemy musieli przejść. Nie wiem, czy to rzeczywiście jest wystarczające, ale... Zobaczymy. W każdym razie mamy na pewno kuszę jeszcze, więc wiecie, możemy sobie pozwolić, myślę, coś takiego. Co prawda, dość myślenie brzmi, patrzę na to, że właśnie zatkałem pierwszego lepszego przeciwnika, który był w ogóle nie w tę samą stronę, ale... Exp, tak? Moi drodzy, exp, jeszcze raz exp. O, i średni napór exowy. Na pewno skorzystam, tak? Nie mam zamiaru zostawiać. I tam widzimy jeden z tych obozów niebian. W sensie nie wiem, jak to nazwać, zwierz? Chyba zwierz niebian. Widzimy jedną już tam na horyzoncie, ale to nie jest do końca... W sensie, okej, może to będzie cel walka, ale nie jest to do końca w tę samą stronę, w którą my chcemy iść, bo my będziemy szli tutaj bardziej szlakiem. I w ogóle lodowe dzioby, jak widać, zrobiły, w sensie zaliczyły powrót tutaj. Lodowej bestii raczej nie tykam. Jak widzimy, zdecydowanie na nasz poziom. Choćbyśmy tutaj nawet z kimś szli. Okej. Okay. Będziemy musieli jakoś tam to minąć w takim razie. Tutaj na razie nie chcę iść, chociaż o, tam widzę też niebian. Zobaczcie, jeśli się nie mylę, to są chyba niemal na pewno niebianie. To są wykolejeńcy, no czyli właśnie ci niebiańscy jakby żołnierze z ludzkimi ruchami. Ale nie, my idziemy bardziej w góry. Nas interesuje ten wąwóz, ta... Cudownie, w sensie z całym szacunkiem, ale Falk nam da... Ta wyprawa do Falka nam da niezły wycisk, mam wrażenie. Oj. Nie wiem też, czy aż tyle tutaj pozabijamy, jak tacy przeciwnicy się na nas tutaj czają. I proszę bardzo, od razu, skoro jesteśmy tutaj, to zaliczamy wszelakie tego typu punkty, nawet jeśli będą niebezpieczne, chociaż potem się skończy właśnie tak jak przed chwilą, czyli w sumie nie wiem, gdzie się tyle podpiję. Jak będą ludzie, to będzie niedobrze, ale no cóż. I to jest Marakor. To jest to miejsce. Tutaj się dzieje. Niebianidy walczą z Skeksem, no Skeks nie ma absolutnie żadnych szans z nimi, ale my możemy się ich pozbyć, skoro już tutaj jesteśmy, pomożemy Skeksowi trochę. I potem oczywiście zabiję, to nie jest, to jest kamienny szpon, Skeks. Nie, czekaj, Skeks, tak? Nie, kamienny szpon. Muszę przyznać, że nadal nie jestem w stanie ich jakby rozdzielić, nigdy nie pamiętam, który z który. Nie, Skeks ma taką chyba bardziej dziobiastą, to brzmi ptasią głowę, jeśli dobrze pamiętam. Chodź tutaj, wykolejeńcu zabity. Szperaż, no jak widać mówiłem, kamienny szpon nie ma absolutnie z nimi żadnych szans. Ale dzięki temu odciągnął je na jakąś chwilę. O, właśnie go dobił ten jeden szperacz. I teraz się rzuca na nas idealnie. Chodź tu, panie szperaczu. I to nam pozwoli, nie dość, że wyeliminować paru niebian, czyli znowu trochę RPGowo podchodząc, osłabić przeciwnika. No, dla nas oczywiście zdobyć expa i mroczny Elex, który będzie nam potrzebny na te mikstury wszelkiego rodzaju w przyszłości. Ja już nie wiem, czy będzie nam go aż tak bardzo brakowało. Myślę, że może nie być aż tak źle, jak sugeruje, że będzie. Szczególnie chociaż tych troli jest tutaj całkiem sporo. W sumie może powinienem sobie je zacząć oznaczać, jako że... Wiecie co, chyba sobie zacznę te trole oznaczać. I powód temu będzie taki, że dzięki temu, jak sobie oznaczę trolle, to będziemy mogli z czasem z nich wyciągać serca. A serca z troli przydadzą nam się do mikstur. W sensie i troli, i cyklopów, i tego typu takich, wiecie, ultra trudnych przeciwników. Tyle po prostu gdzieś wrócić i ich wybić. Więc w takim razie, on był, jak dobrze pamiętam, gdzieś tutaj, więc sobie zaznaczymy w tej okolicy gdzieś. Chyba tutaj. To powinien być ten znacznik właśnie, że jest...
jest pierwszym przeciwnikiem. No, chyba nawet blisko trafiłem. Tak jest, widzicie, tutaj jest troll, tam była jeszcze lodowa bestia, więc jak sobie ustawimy ten znacznik, mniej więcej pomiędzy, powinienem pamiętać, no jak nie zapamiętam, to trudno. Ale muszę o tym bardziej właśnie... muszę mieć to bardziej w głowie. Tak samo jak było ze skrzyniami do tej pory, nie? Że nie oznaczałem ich, no i potem będzie jak będzie. Obijak. Okej. Okay. Jakaś nowa ultra broń, ale jest to... Patrzcie, mamy ubijak i mamy obijak, tak? Obijak jest dwuręczny, ale szczerze mówiąc, nie jest on wybitny. Widzicie, okej, okay, obrażenia od krwawienia, spoko, ale to jest broń dwuręczna i pomimo większej siły ma tak naprawdę niewiele większe obrażenia, w sensie większego wymogu siły, ma niewiele większe obrażenia od... nie, przepraszam, on ma większe obrażenia od tego naszego miecza emisariusza, ale ma niewiele większe obrażenia od noża do masła. Chyba ma mniejsze już niż uszkodzone ostrze łańcuchowe, a to jest broń jednoręczna, co jest dla mnie trochę zabawne, no ale może to krwawienie ma tutaj być... Jak się nazywa po polsku subsidize, ma uzupełnić to, co... te obrażenia, które robią normalnie, które zdaje normalna broń jednoręczna tego rodzaju. Ale wydawało mi się zawsze, że broń dwuręczna będzie tutaj mocniejsza, bo mamy dwie ręce, które mogą tą broń prawda machać. Spodziewałem się, że właśnie z perspektywy czysto logicznej będzie ona miała te obrażenia wyższe. Dobra. Tutaj chwilkę odpoczniemy. Będziemy tak latali do góry. Chciałem zobaczyć po prostu, co jest na szczycie, bo zobaczyłem, że są właśnie te miejsca do wejścia. Czyli takie, nie wiem jak to nazwać, schodki, platformy. Żeby sobie tutaj można było podlecieć. Ale to tyle. Trochę eleksu. Rakiety. Mam eleksity, nie eleksu. Już raz mówię eleksu, to jest eleksy. Tam jest jeden z tych potworów, z którymi nie chcemy jeszcze walczyć. Zdecydowanie. To jest łowca główny, jak dobrze pamiętam jego nazwę. Na razie go nie widzę nigdzie na niebie, więc spróbujmy ominąć tamto miejsce. I o, to wygląda ciekawie. A czekajcie, ja wiem, gdzie my jesteśmy, zobaczcie. Przecież my tutaj byli... Nie wierzę w to. O, ten... Pamiętacie, jak się tutaj rozglądałem za teleportem? Nie. Nie wierzę w to, że ja go ominąłem. Moi drodzy, przecież tam dosłownie weszliśmy przez tę bramę tam. Nie mam pojęcia, jak go nie zauważyłem. Autentycznie nie mam zielonego pojęcia, bo przecież byłem nawet na szczycie wieży i nie mam pojęcia. Łupieżca, a przecież to jest łupieżca genów, nie łowca głów. Łupieżca genów. Przynajmniej L i G dobrze zapamiętałem, ale no właśnie, widzicie, że to już są wykolejeńcy, to jest ten łupieżca. No będą się z nim bić, no nie mam innej opcji z tego, co widzę. Oła, oj, ale on będzie bolał. On będzie bolał, ja się tutaj nie chcę, nie chcę nawet, w sensie... Ja nawet nie oszukuję was, no będziemy mieli z nim spore problemy i ja nie widzę dla siebie opcji, żeby walczyć z więcej niż jednym z nich i teraz i w ogóle. Wiecie, jakbym miał sojusznika, to może cokolwiek, to jeśli by sojusznik jeszcze wiedział, jak bić na odległość. Ale... Generalnie nie wiem, czy on mnie nie złą szokuje w tym momencie. W sensie swoim normalnym atakiem. Ale dużo nam na pewno dała ta odporność, bo jak widzicie, teraz te efekty nam się tak nie stakują. W sensie nie otrzymujemy ich aż tak dużo, w sensie tego staka, tego dopełnienia, gdy ten efekt na nas działał. Nie dostajemy go aż tak dużo już teraz, z każdego praktycznie ataku, którym nas biją różnego rodzaju potwory i ludzie, więc jesteśmy w miarę bezpieczni, mam wrażenie, pod tym kątem. No właśnie, zobaczcie, ile ten łupieżca genów jest w stanie przyjąć na siebie. Masakra. Nie ma opcji. Nie jest przeciwnik na nasz poziom. W sensie, jesteśmy w stanie go zabić. Ale to, że jesteśmy coś w stanie zabić, nie oznacza, że to, że powinniśmy się z tym bić. I myślę, że to jest jeden z tych przykładów, gdzie zdecydowanie nie jest to jeszcze nasz poziom obrażeń, czy nasz poziom, jeśli chodzi o bicie się czymkolwiek. Udało się tego wykolejnica odbiec. I teraz będzie on powalony. I dobity. Bardzo ładnie. I z wykolejnicami teoretycznie możemy się bić w miarę znośnie ręcznie, tak długo jak będę dobrze pilnował tarczy. No i właśnie ta tarcza to jest kurde złoto. Ona jest tak bardzo, wiecie, taka... Nie wydawałoby się, no, kto by w ogóle zgadł, tak? Że to...
da nam takie zyski, że ona będzie miała 100% pochłaniania obrażeń. Tarcza siatkowa czy siatkowana chyba. Absolutnie, absolutnie cudowna rzecz. Nie mam nie zmienimy już jej na nic, bo ciężko byłoby znaleźć coś lepszego. Chyba jedyne co to musiała być tam. Tam jest jakiś wskaźnik, który jest na średni, mógł być niski, ale to jest jedyne co. Tak, dobrze mówię, czekajcie, rzućmy okiem. Stabilność mogła być wysoka, nie niska. Wysoka stabilność to jest jedyna z rzeczy, która mogłaby być zmieniona, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, że taka tarcza może istnieć w tej grze. W sensie istnieje to spoko, ale ta aktualnie w pełni wystarcza i nie widzę powodu, żeby grzebać koniecznie za czymś lepszym. Przynajmniej nie w tym momencie. No właśnie, pamiętam, że tutaj było bardzo nieprzyjemnie. I czy to tutaj jest Falk? Nie, Falk jest jeszcze dalej. Mam 54 strzały, 55 w sumie łącznie. Powodzenia sobie życzę. Ja pamiętam, że tutaj byli przeciwnicy, z którymi nie chciałem się bić. No właśnie. Więc zaznaczę sobie to miejsce. Tak, na wszelki wypadek. Żeby kiedyś jeszcze ewentualnie przyjść. Ale teraz my musimy to miejsce niestety ominąć. W sensie, mówię, nie mam szans z tym olbrzymem, to nie jest przeciwnik na mój poziom. Totalnie, poza tym jeszcze trójka u góry. Ja już narzekałem na tamtego łupieżcy genów. No tutaj mamy to podniesione o jeszcze parę poziomów. Również widzieliście tam ile HP ten przeciwnik ma. Aha. Powiem wam tak. Ja nie wiem, gdzie Falk chce iść, ale to zdecydowanie nie jest miejsce, w którym my powinniśmy się znajdować. Tak, czekajcie, Behemoth, jak dobrze wiem, to akurat jego serce nam się przyda, więc kolejne oznaczonko. Zobacz, ja sobie będę tutaj oznaczał, tak jak mówię, starał się przynajmniej pamiętać o tym, że muszę oznaczyć tych przeciwników w ten czy inny sposób. Gdzie ten Falk się znajduje, jak on daleko jest? On jest tam gdzieś u góry? On jest na tym wewnętrznym pierścieniu, czyli jest tam u góry, jak dobrze widziałem. Ale tutaj widzę tych przeciwników, nie. Oj nie, to się bardzo źle dla nas skończy. Jestem przekonany wręcz o tym. To jest misja nie na mój poziom, ale jako, że zdecydowałem się iść za tym Falkiem i mówię, staram się też odgrywać trochę jako postać tutaj, że o, jest po prostu niebezpieczeństwo, okej, wiem, że czasami odbijam nieco, ale staram się, żeby to było o, jest niebezpieczeństwo, więc staram się na nim skupić i ktoś z naszym niebezpieczeństwie to trzeba już i teraz reagować, a możemy na przykład takie rzeczy jak misję dla Draba odstawić na dalszy plan. Cześć. Jax, jak mnie znalazłeś? Dronem? Co tutaj robisz? Chciałeś, bym dowiódł swej lojalności, niezawodności, prawda? Czy da się to osiągnąć w lepszy sposób niż poprzez walkę z obcymi najeźdźcami? Pierdolenie. Nie marnuj dłużej czasu. Jeśli schrzaniesz sobie części w bezsensownym starciu, nie będę miał z ciebie pożytku. Ale mówiłeś... Szczerze mam trochę ochotę to powiedzieć, to jest... Ja wiem, że on tego nie odbierze pozytywnie, ale chcę to powiedzieć dlatego, że to ma być kolejny... To ma być takie... To ma po prostu pokazać, cel tego zdania ma pokazać, że jako postać się martwimy o Falka i... że nie rozumie on do końca naszej intencji, nie rozumie do końca tego, co mówimy. To, co on ma zamiar zrobić teraz, jest nie tylko, nie tyle pokazem, że okej, jest pokazem tej lojalności i tak dalej, ale jest zbyt dużym niebezpieczeństwem. Można tę lojalność dowodzić w inny sposób. Jak na sztuczną inteligencję, potrafisz być czasem naprawdę głupi. Czeka mnie mnóstwo roboty. Pomóż mi. Przecież cię zawiodłem. Rozgniewałem. Gniew był głównym następstwem moich ostatnich działań. Nie tam gówno prawda. Coś ci zdradzę. Żaden z ciebie ideał. Kto nim jednak jest? Nawet jak coś spieprzysz, damy radę się dogadać. Może i nie przypominasz człowieka, ale dla społeczeństwa przedstawiasz sobą taką samą wartość, co ludzie. A to dla maszyny wielkie osiągnięcie. Znamy się już od dawna. I stałeś się dla mnie kimś ważnym.
prawdziwym przyjacielem. Zapomnijmy o tym, co było i po prostu stąd spadajmy. Jeśli to prawda, pozostaje mi tylko przyznać ci słuszność. Mam jednak pewien warunek. Dawaj. Jeżeli kiedyś znów powiem, że chcę dalej dążyć do człowieczeństwa... Ta? Uderz mnie z całej siły w ten mój zdezelowany łeb. Jasne? To całkiem dobra sugestia. Rozważmy tę opcję. Poproszę. Okej, i co, on teraz sobie po prostu wróci do bastionu, tak? Mam nadzieję, bo to miejsce absolutnie nie jest... Nie jest miejscem dla nas. To jest... Ja mówiłem, wydaje mi się, że to jest ostatnie miejsce, w którym będziemy mieli jakiekolwiek walki i... My się totalnie tej aktualnie nadajemy. W sensie to nie jest... To zupełnie nie jest na nasz poziom. My tu nie mamy praktycznie z niczym szans. I tak jak mówiłem, też nie mamy już powoli strzał. Czy to jest... Przepraszam, to jest Raptorid. Nie jest Raptorid, Raptorid. Ale możemy jego akurat wyjątkowo zabić. Bo i tak będę kupował strzał niedługo, więc... Możemy tu jeszcze chwilę posiedzieć i właśnie chociaż jednego z tych przeciwników wybić. On ma ruchy chyba właśnie raptora slash z heksa slash kamiennego szpona. Jestem niemal przekonany o tym, o jego właśnie schemacie ruchów. I też go wybijam, żeby sobie zobaczyć, co jest w tej chacie. W ogóle podoba mi się to miasto, w sensie ono jest takie bardzo mocno kleryckie. Nie kleryckie, takie... W sensie aktualne... O, może inaczej. Wygląda trochę jak ten aktualny klerycki zamek, ten nowy. Tutaj w Eleksie Dwójce, a nie ten... A nie, nie mówię tutaj o... o Horcie z jedynki. Zawsze mnie trochę fascynowało to, że... W sensie zawsze, od kiedy zacząłem grać w tą grę i poznałem te nazwy miejsc, fascynowało mnie to, że stwierdzili, że nazwą dwa miejsca Hort i Fort, które są dla mnie... Nawet w języku angielskim, gdyby to czytać, są dla mnie po prostu troszeczkę złym pomysłem na nazwę miejsc. Okej, czekajcie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i dwa. I teraz się udało. Łatwizna. Bo są po prostu zbyt podobne do siebie. O, proszę bardzo, bardzo fajny eliksir. Zdecydowanie na plus. To już nic więcej nie ma. Może jeszcze rzucimy okiem na to, co jest w tym miejscu przed nami, w sensie tamtym budynku przed nami, ale mam jakiś brudny dziennik. Kiedyś w końcu zrozumie, że jestem tym jedynym. Pewnie jeszcze potrzebuję do tego czasu. Chcę, by myślała tylko o mnie, o nikim więcej. Dzisiaj wieczorem pracuję w barze, zjawię się tam. Nie poświęciła mi nawet marnych 5 minut. Powiedziała, że jest zajęta i nie ma czasu ze mną pogadać. W środku nie było jakichś tłumów. Pewnie źle się czuła. Kiedy znowu będzie w pracy, przyniosę jej kwiaty i czekoladki. Kobiety uwielbiają takie prezenciki. O Jezu, o nie. O nie, trafiliśmy na takiego typowego stalkera, który myśli, że może sobie tak przychodzić i poderwać kogoś, kto akurat pracuje w, nie wiem, czy jakiejkolwiek obsłudze klienta, czy jest to kasjerka, czy jest to barmanka, czy cokolwiek. Przepraszam, żygam takimi ludźmi. I to dlatego, że będąc w jednym związku, miałem sytuację, gdzie do mojej ówczesnej partnerki przychodziła taka osoba właśnie z czekoladkami, z kwiatkami i... Tak. Było to niekomfortowe w delikatny sposób, mówiąc szczególnie, że potem była inna sytuacja, która była znowu bardzo, bardzo nieprzyjemna i było blisko, żeby była w to włączona policja. Tak tylko dla kontekstu powagi sytuacji. I te sytuacje wydarzały się bardzo blisko siebie, więc chyba rozumiecie, dlaczego było to dosyć nieprzyjemne doświadczenie. I ta osoba, którą mniej więcej opisuje ten dziennik, przynajmniej z początku, zobaczymy jak będzie dalej. Ta osoba w wypadku tej mojej historii, były momenty, gdzie już było blisko, żeby ta osoba była, jeśli dobrze pamiętam, że była wyrzucona przez ochronę za to. Nie róbcie tak, po prostu tak nie róbcie. Bo skończycie jako po prostu zwykłe creepy. Nie bądźcie creepami. Nie bądźcie zjebami. Po prostu. I to nie jest red pill. To nie jest jakieś red pillostwo. To jest po prostu spierdolizm. Red pillostwo... Mam swoje zastrzeżenia do niego, co jest chyba dość oczywiste, ale to jest po prostu spierdolenie umysłowe. Inaczej tego nie określę.
końcu udało mi się ją złapać, kiedy była wolna. Chciałem z nią chwilę pomówić, ale ona nazwała mnie czubkiem kretynem. Myślała, że ją śledzę. Mocne słowa. Próbowałem jej wytłumaczyć, że chciałem spędzić z nią jak najwięcej czasu, że jest kobietą mojego życia. Zrobiła dziwną minę i powiedziała, że mnie zabije, jeśli jej nie zostawię. Nie zamierzałem jednak odpuszczać. Wiem, co mi pomoże. Kwiaty, kwiaty i jeszcze więcej kwiatów. Chciałbym tylko podkreślić, że... O, zobaczcie. Ojo. Ojo. Okej, okay, przynajmniej ta osoba, ta kobieta nie była bezbronna. Zobaczcie, ona go po prostu wypchała dosłownie tymi kwiatami, tak? Zatłukła go i wypchała go tymi kwiatami. No cóż. Prawdopodobnie to już było po uderzeniu komety, tak przynajmniej zakładam, bo raczej wątpię, że przed. Raczej przed ta cywilizacja była zupełnie... Zupełnie bliższa nam. Ale... tak, cieszę się, że jej finalnie nic nie zrobił. Bo naprawdę... Takich ludzi jest niestety bardzo dużo. Jest to odsetek, absolutny odsetek, jeśli nawet nie mniejsza liczba mężczyzn, które się tak zachowuje, ale są oni niesamowicie niebezpieczni i niestety wpływają potem na opinię o wszystkich mężczyznach w społeczeństwie. Nie udało się. A, cudownie. Czekajcie, zobaczmy. Tyk. Tył, do przodu, do tyłu. I po prostu to są absolutnie osoby, które są do wyrzucenia. To są... Ja tutaj użyję mocnego słowa, ale to są dla mnie społeczne śmieci, bo nękają innych. To było ciekawe. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Ej, jestem teraz ciekaw. Czekajcie, dobra, nie nam się może troszkę odnowi ten plecak bardziej. W ogóle jestem już na prawie maksymalnej ilości paliwa. Znaczy, okej, jeszcze możemy szybciej latać, tak? Ale pytanie, czy to będzie na przykład zużywało więcej paliwa wtedy. Czy po prostu paliwo jakby ma nam dać maksymalną długość lotu, czy to szybsze latanie będzie zużywanie, bo tyle samo paliwa, ale będziemy szybsi, czyli będziemy mieli jeszcze jakby większą pojemność. Znowu słyszałem ten dźwięk, te głosy. O! Czyżbyśmy dolecieli? Nie, doleciliśmy jeszcze do maksa. To było bardzo ciekawe, wow! Takich ludzi po prostu powinno się wyrzucać i powinniśmy ich unikać jak to tylko możliwe. I powinniśmy krytykować takie zachowania, bo to nie jest dobre, to nie jest zdrowe. To jest po prostu stalking. Nie mówiąc o tym, że jest to po prostu absolutne bycie... Trudno, nie będę się tej bawił w próbę umniejszania tego, co odczuwam wobec takich ludzi. A mianowicie uważam, że jest to po prostu bycie chujem. Jeśli... Cofamy się. Właśnie, bo umrzemy. Czyli tutaj zamiast toksyny i toksyczności będziemy mieli zimno, które będzie nas atakowało. Wieczkę, to nie mamy... Nie zapisało nam tamtego? No nie, okej. Okay. Trudno, wyłamy ten zamek, zobaczymy, czy kod będzie taki sam. Tak jak najbardziej, to jest na pewno plus. Szybciutko wszystko zbieramy i będziemy stąd spadali. Jeszcze sobie posłuchamy tego, co nam tutaj powie to. O, teraz nam nic nie powiedzą skały. Ale zobaczcie, w środku skały mamy więcej śmieci. Interesujące. Zostawiając to. Nie, naprawdę, jeśli podrywacie kogoś, kto już ma partnera, partnerkę i nie jest to tak, że o nie wiem, ten związek im się po prostu sypie, bo jeden z partnerów, jedna strona po prostu jest w jakiś sposób toksyczna, jest po prostu... jest po prostu... jakoś szkodzi tej drugiej osobie i to nie jest tak, że ta druga osoba chce odejść. Czyli nie jest to po prostu jakiś związek, który jest powoli na wyginięciu. Jeśli podrywacie taką osobę i nawet wtedy poczekajcie, żeby ta osoba jakby skończyła tam ten związek i dopiero poczyniajcie jakieś kroki. Bo to jest dla mnie po prostu skurwysyństwo, jeśli wchodzicie komuś w buty, wchodzicie komuś w związek z butami i po prostu chcecie odebrać drugą osobę. Z drugiej strony, jeśli jesteście osobą, której ktoś właśnie podrywa, okej, to musi być 4, 8, 1, 5. Gotowe. Jeżeli ktoś inny podrywa partnera, partnerkę i nic z tym nie robicie, no to trochę słabo teraz. Ale dwa, jeśli taka osoba od was odejdzie, to znaczy, że coś było już i tak nie tak w związku i
Przydałoby się to przeanalizować, w sensie fajnie było dowiedzieć się, co takiego było nie tak i dlaczego ta osoba zrobiła, co zrobiła. Czasami nie ma konkretnego powodu, czasami po prostu taka osoba okaże się kimś, kto nie był taką osobą, za jaką tę osobę braliście. I to się zdarza. Ale jeśli mam was jakoś pocieszyć, to użyję znowu sformułowania z języka angielskiego, czyli you dodged a bullet, tak? Czyli naprawdę oszczędziłeś sobie cierpienia, które by później oszczędziłeś bądź oszczędziłeś sobie cierpienia, które potem by przyszło w związku z tym związkiem. Dlatego, że jeśli ta osoba zrobiła coś takiego i poszła z jakimś innym, to może to oznaczać, czy wręcz wskazuje to na fakt, że mogłoby się to zdarzyć też z inną osobą. I im dłużej bylibyście w związku, tym bardziej moim zdaniem by to bolało. I to jest moje podejście w tym momencie. To niekoniecznie musicie się z tym zgadzać. Ja osobiście sądzę, że jest to podejście zdrowe, które oszczędza mi na pewno bardzo dużo nieprzyjemności, które by się mogły wiązać właśnie z stratą takiego związku. Albo jest to po prostu mechanizm, dzięki któremu jakoś sobie z tym radzę. To już jest bardziej kwestia dla kogoś, kto się zajmuje psychologią i zna się na wiązkach, czy na mechanizmach właśnie związanych z jakimiś nieprzyjemnymi doświadczeniami do przeanalizowania. A tymczasem, moi drodzy, mamy ponad 30 minut. Jeszcze szybko może sobie właśnie ogarniemy to, żeby pójść gdzieś, zacząć gdzieś iść z Zozą. Tylko jeszcze od Baldera chciałbym odkupić trochę strzał, bo on ma właśnie 200, więc jak widzicie tutaj idąc w dwie strony mamy od razu 380 strzał do kupienia. Kupmy też surowe mięso od niego, ponieważ tak jak mówiłem, na nim tak naprawdę odbijemy sobie hajs. A właśnie, za ile te u niego są skóry? 48 sztuk od skóry. A my za ile byśmy sprzedawali taką skórę? Ona odkupować jej się chyba raczej nie opłaca, z tego co mi się wydaje. Gdzie są skóry? To są skóry. Ja sprzedaję za 10, więc nie. Totalnie. Pierścień z plastiku. Starożytny pierścień z maszyny z gumą do rzucia. Jeśli podtrzymać go przez chwilę nad ogniem, pojawi się napis w starej mowie. Jeden pierścień by ze wszystkich szydzić, jeden by ich wyśmiać. Jeden by zrobić jej w konia i kasy podbawić. Pamiętajcie, to było z tego Golluma. Nie wiedziałem, że to mamy. Świetne. Podoba mi się. Zajebiście jest zrobione. Akurat tutaj tłumaczenie pochwalę, bo jest przecudownie zrobione. Dobra, zaakceptujmy wymianę, ponieważ tam kupujemy te rzeczy. 480 poszło, ale finalnie tak z tego zyskaliśmy sporo. I moi drodzy, znowu szybki teleporcik. I w sumie na tym zakończymy. Pójdziemy po prostu w następnym odcinku już z Zozą bezpośrednio. Ja się jeszcze prześpię, żeby sobie uzupełnić HP. A z wami zobaczę się już jutro w następnym epizodzie. Tymczasem dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego i na razie.